Akiba Rubinstein był wybitnym polskim szachistą w pierwszych dziesięcioleciach XX wieku wychowałem się na jego partiach, dlatego też postanowiłem przeanalizować kolejną partię dla, dla Was, moi drodzy widzowie, a dla siebie troszkę przypomnieć tutaj jego wspaniałą grę. Myślę, że gdyby nie finansowe aspekty, to wygrałby mecz, wygrałby. No, na pewno by grał w meczu o Mistrzostwo Świata, bo kiedyś było tak, że wystarczyło mieć po prostu force. Wtedy, jak byłeś wybitnym szachistą, kwalifikowałeś się do tytułu Mistrza Świata, no to to, to, to wystarczyło. Teraz Wystarczy być wybitnym szachistą, a pieniądze znajdą się same. Ale to już historia. No, tak kiedyś było, teraz jest inaczej. A Kiba Rubinstein moi drodzy, jeszcze raz powtórzę: wychował mnie szachowo. Kiedy dostałem przepiękną książkę, i tam było, były analizy jego partii, jego końcówek, jego wieżówek, fantastyczna sprawa, zakochałem się i. Oczywiście w szachach dzięki niemu i grałem posunięcie D4 i nauczyłem się dzięki temu tego gambitu hetmańskiego. Mam nadzieję, że ta partia też wspomoże Was w, i zarazi przede wszystkim w tych, w, tych, w tych otwarciach i w tych schematach. Przede wszystkim geniusz, który grał w szachy prosto, jakby to nie zabrzmiało, ale z bardzo głębokimi planami na pozór niewidocznymi dla przeciwników. Jedziemy. Jego przeciwnikiem był Zigbert Tarasz. C4 ze strony białych, posunięcie C5, skoczek F3 zagrywa Rubinstein, skoczek F6, posunięcie D4, czyli normalnie wyprowadzamy pionki do centrum, atakujemy, tak kiedyś grano. Teraz też tak grają, i to jest wszystko w porządku. Po wybiciu na D4, skoczek wybija na D4. Ja myślę, że tutaj wygrywa tak naprawdę. W tej sytuacji gra logiczna. Nie jest to chyba jakiś skomplikowany debiut jednym i drugim kolorem. Posunięcie d5 ze strony czarnych. No, widzimy, że Tarasz gra swoje takie schematy, bo no, ten zawodnik również wniósł wiele do szachów, jeśli chodzi o szachową teorię. I on często zagrywał takie schematy jak e6, d5 i c5. Te pionki w ten sposób ustawiał i w obronie francuskiej, i w gambicie hetmańskim czyli obronie Tarasza, tutaj tak, tak grywał, ale to. Już nie o to chodzi, widać tutaj ten aspekt. Po wybiciu na D5 skoczek wybił na D5 i zobaczcie symetryczna sytuacja, w której to białe mają tempo więcej, więc mały plusik jeszcze po stronie białych. E4 ze strony Akiby, skoczek wrócił na F6 z atakiem na piona, no i skoczek C3. Szybka wyprowadzka pionków, figur, przepraszam na no najmocniej. I teraz bardzo ważna rzecz symetryczna dosyć sytuacja, i mogą decydować niuanse w takiej pozycji. Pierwszy niuans może być taki, że niektórzy z, z was, z nas, ze szachistów, mogą zagrać skoczek na C6, aby atakować skoczka. I na przykład, jakbyśmy wybili tego skoczka na C6, no to pojawia się taka słabość na tym polu C6 i to już może być taki mały niuans. No ale oczywiście tak nie poszło w partii. Poskoczek na C3: posunięcie E5 ze strony czarnych. No i teraz większość osób nieco doświadczonych, tak przypuszczam, mogłaby zagrać posunięcie goniec na B5 z szachem. No i na przykład zasłonięcie się gońcem, skoczek F5. Po wybiciu gońca, tutaj moglibyśmy wybić i zderoszować króla i zbić skoczkiem na B5 gońca. Problem polega jednak na tym, że tracimy białymi pionka. Problem, i nie do końca, no bo gramy goniec na E3, wyprowadzając kolejną figurę, atakując pionka. Jakiś taki ruch A6 raczej nie działa, bo goniec B6 wchodzi skoczek d7 powiedzmy no i długa roszada spora inicjatywa ze strony białych za cenę tego piona ja myślę że osoby agresywnie grające w szachy taką pozycję to by brały w ciemno oczywiście w partii poszło inaczej i tutaj Rubinstein pisze że prawdopodobnie była to jego nowinka i zagrywa skoczkiem na b5 dlaczego ten ruch jest taki poniekąd dziwny znaczy nie jest dziwny w zasadzie bo Tutaj prowokacja do wymiany Hetmanów następuje. I tak naprawdę w tej sytuacji komputery podpowiadają, żeby grać A6. I pozycja czarnych myślę, że byłaby przyjemna z tego względu, że należałoby wymienić Hetmany. Król by wybił i skoczek zagrywa na przykład na A3. On się może przerzucić oczywiście na C4. Bardzo bogata gra figurowa, aczkolwiek myślę, że blisko remisu. Lecz w partii Hetman wybił Hetmana, i to jest też kuszące z tego względu, że no tutaj skoczkiem. Raczej nie chcemy wybijać, bo pionek wisi. Oczywiście pamiętajmy, że są widełki. No i to wszystko tutaj, co sobie zobrazujemy, co so, o czym sobie mówimy. No to e, tak mniej więcej, e, przynajmniej w moim e, mniemaniu, wygląda analiza partii. Dostrzegamy jakieś niuanse, jakieś e, taktyczne zagrania. E, tutaj Akiba Rubinstein oczywiście wybija na D1. Ja, jak analizowałem te partie za dzieciaka i też jak byłem nastolatkiem, e, no to e, sprawiało mi to niebagatelną radość i przyjemność przede wszystkim. Pochłaniałem te partie masakrycznie. Moi drodzy, no cóż, e, mogę powiedzieć, jeżeli ktoś. E, Kocha szachy, lubi szachy, chociażby lubi, to myślę, że analizowanie partii powinno też mu sprawiać dużo przyjemności. W dzisiejszych czasach jest to trochę trudne. Ja tak patrzę po no, trochę moich juniorach, uczniach, o w ogóle nie tylko o, u moich juniorów, że um, im się nie chce analizować partii klasycznych. Ja sobie zdaję sprawę, że teraz są komputery, też wszystkie warianty, ale zrozumieć szachy to właśnie robić coś takiego. Na drewnianej desce przysłowiowej z książką w ręku. Jedziemy dalej. Tutaj grożą widły, no więc skoczek zagrywa na A6. Akiba uczy nas, jak grać tego typu schematy i w zasadzie już końcówkę. Posunięcie F3 to zwalnia z obowiązku. Skoczka, bronienia pionka. Tak sobie to bym tłumaczył w prosty łopatologiczny sposób. Goniec zagrywa na C5. Okej, okay. goniec c5 i tutaj Rubinstein od razu skoczek na a4. Te skoczki robią robotę. Jaki jest główny cel tutaj białych w tej sytuacji? Przede wszystkim próba ograniczenia figur przeciwnika. I to się dzieje. Tylko, że biały mają wielką chęć zbić z tego gońca na c5, zostając z parą gońców w tak otwartej pozycji, ustawiając tutaj te... Sztylety, można by powiedzieć, gońcowe. Byłoby świetnie dla białych. No więc czarne decydują się zdecydowanie na odejście gońcem na E7. No i teraz goniec na E7 i na E3 i widzimy, że powoli białe. Zajmują bardzo ważne pole C5, nie pozwalając skoczkowi tutaj na bryknięcie. Goniec na D7 z atakiem na skoczka. Tutaj na szczęście na straży jest goniec i wieża zagrywa na C1, czyli od razu wprowadza ostatnią figurę do gry. Jedziemy dalej. Roszada ze strony czarnych, no i tutaj wydawałoby się, że wszystko gra. Owszem, gra, ale dla białych, bym powiedział. A3, bardzo ważny ruch. Ogranicza po raz kolejny figurę. I to skoczka, skoczek na A6 no, ma bardzo słabe widoki w tej partii. Wieża zagrywa z F na D8 i teraz król E1 od razu tutaj zmykamy. Zobaczcie tutaj moi drodzy, że też wieża, czy jedna, czy druga nie chce zagrać na C8. Oczywiście to się by wiązało z wymianą tej wieży, bo tutaj cały czas ten pionek na A7 podwisa. To znaczy, skoczkiem nie można, bo patrzymy i uważamy na taktykę, ale też bicie gońcem czasami istnieje, o ile wieża nie broni tego pionka. W tej sytuacji skoczek zagrał na E8. No widzimy, że tarasz tu próbuje jakoś przemanewrować skoczka i wymieniać. Spokojny goniec E2. No, wieże do gry włączyć trzeba. Plan jest raczej król F2 i włączamy wieże do gry. Skoczek D6 i w tym momencie skoczek z czwóreczki wrócił na C3, broniąc skoczka na B5. To jest bardzo ważne. Zobaczcie, proszę, jak te gońce świetne, świetnie stoją, świetnie grają, świetnie ograniczają figury przeciwnika. To wygląda naprawdę Solidnie i myślę, że czarne mają duży kłopot, żeby się rozwijać dalej. Skoczek jednak zbił tutaj, skoczka, skoczek wybił na B5 i posunięcie B6 w tym momencie. No właśnie, ten ruch jest zagrany po to, aby. Już tu nie stracić tego pionka. Widzimy, że goniec już nie atakuje, skoczka na A4, bo go nie ma, więc B6 jest no, takim ruchem chyba raczej wskazanym. Teraz następuje ruch z wykrzyknikiem, tutaj ze strony białych. Proponuję znaleźć to posunięcie. Myślę, że to nie jest aż takie trudne posunięcie. I uwaga, cały czas podkreślam, analizowanie partii jest bardzo ważne. To uczy zrozumienia szachu, wierzcie mi, no po jednej partii nie będziemy grali jak arcymistrz, oczywiście to trzeba wykonać dużą pracę i zresztą jak w każdym, czy zawodzie, czy, czy sporcie, ale to oczywiście do szachistów tu się zwracam, analizujcie partię, będziecie lepsi i będzie to na pewno na pewno duży progres uzyskamy dzięki temu teraz następuje ruch B4 B4, ruch z wykrzyknikiem, prosta sprawa ograniczamy pole C5, ograniczamy znowu skoczka. Skoczek naprawdę nie ma życia. Goniec zagrywa na E6 w tej sytuacji i król F2 subtelnie. No i teraz zauważcie bardzo ważną rzecz. Cały czas te wieże na C8 za bardzo tutaj zagrać nie mogą, bo wymiana i ten pionek tutaj na A7 wisi. Ten skoczek robi świetną robotę, gońce robią świetną robotę. Tylko, że pamiętajmy, tutaj wieża zagrywa na D7 w tej sytuacji, żeby trochę bronić, tak, w, tej, w, w tym momencie. I pamiętajmy, że jak coś świetnie stoi na szachownicy wiemy, że stoimy lepiej to jeszcze nie gwarantuje zwycięstwa bo to jest myślę, że w szachach najtrudniejsze realizowanie małych przewag jest to trudne, a Akiba Rubinstein uczy nas jak to robić, robi to w sposób mistrzowski pierwsza bardzo ważna rzecz nieaktywną figurę wprowadza do gry i stara się wymienić bardziej aktywną figurę przeciwnika, tak też się dzieje tu następuje wymiana no i tak naprawdę znowu zobaczcie Główna tutaj idea. Skoczek cały czas uderza w pionka a7, ta wieża z a8 nie może się znowu ruszyć. Jest ciężko czarnym grać taką pozycję. Jak grają czarne? No czarne klasycznie, króle F8, ale to też wiadomo, w tej sytuacji trzeba królem zmierzać bardziej do centrum. W tej sytuacji no właśnie. Jaki jest tutaj plan dla białych? Bo nie widać za bardzo opcji dla białych takiej, aby na skrzydle hetmańskim coś tutaj podziałać. Ja nie widzę autor książki, z której analizuje te partie, również to podkreśla, ale zauważa inną rzecz, że Rubinstein właśnie w takich sytuacjach szuka innej drogi. I tą inną drogą jest wyrobienie słabości na następnym skrzydle, ewentualnie poszukania aktywności na drugim skrzydle rzecz jasna i ruch G3 ze strony białych. król E8 i ruch F4. Widzimy, Przepychają się tutaj białe pionki, to jest bardzo dobry pomysł. No, bicie pionka, no to bicie pionkiem, no i tam F5 jakieś, i znowu ograniczenia figur. Gonie C4, aktywności ogromne się mogą tutaj zrealizować. F6 ze strony czarnych, no i nie pozostaje nic innego jak utworzenie słabości przeciwnikowi. Bicie na E5, bicie na E5, pionek na E5 jest słabością, tylko jak się do niego dobrać. Ustawienie tutaj tych gońców i pionków no, wygląda tak nieco lustrzanie, bym się wyraził. No, ale trzeba to jakoś jeszcze przegrupować. I goniec zagrywa na C1. Bardzo prosty plan, nie są to jakieś wybitne ruchy ze strony białych. Ten goniec zmierza na B2, wszyscy to widzimy. Goniec zagrywa na C8 z podobną opcją, widzimy, ale białe mają tempo więcej i grają na B2, atakując tego pionka. Jasne, że tutaj Goniec prawdopodobnie mógłby zagrać na b7, ale myślę, że tutaj Rubinstein na pewno miał coś przygotowane. Wydaje mi się, że nawet można spróbować prosto bronić, atakując dalej pionka i są problemy. Goniec na f6, to skoczek na d6 i widełki. Na przykład w tej sytuacji Goniec od razu zagrał na f6 i moi drodzy, jak przegrupować białymi figury, żeby spróbować atakować jeszcze mocniej tego piona? Jak to zrobić? Nasz wybitny szachista tego uczy: skoczek d6 szach, król e7, skoczek c4 atakujemy w sposób bezpośredni, pionka e5. Jak go zdobędziemy, to myślę, że już realizacja przewagi będzie względnie prosta, z uwagi na to też, że skoczek z a6 jest wyłączony z gry. W tym momencie król zagrywa na e6. No i e, tutaj e, czarne czegoś nie dostrzegły. Mniej doświadczeni zawodnicy pewnie też na pierwszy rzut oka nie dostrzegają, a białe popisują się fantastycznym zagraniem, względnie prostym, moi drodzy, względnie prostym. Wchodzi taktyka, jak zagrać białymi, żeby uzyskać przewagę. Można sobie materiał oczywiście zatrzymać, ja już pokazuję. Jest to posunięcie, skoczek E5. Mimo wszystko białe biorą tego piona. O co chodzi? Nie można wziąć y, tego skoczka z tego względu, że jest goniec C4. Król F6 broniąc dalej gońca, i jest wieża F6. Prosta sprawa, bić nie można. Związania tutaj istnieją. Goniec E6, no wiadomo, że nie można. Król na E7, i wybijamy. Pion więcej po stronie białych. Para gońców w tak otwartej pozycji z dużą aktywnością gwarantuje no, zwycięstwo bez problemu białymi. Tak nie poszło. Skoczek zagrał na C7 w tej sytuacji, no i goniec uczciwie dał szacha. Król E7. Skoczek C6. Zobaczcie, że to są już bardzo proste posunięcia ze strony białych, i królew 8 wrócił na swoją pozycję. Jak grać dalej? Myślę, że w takich sytuacjach wystarczy po prostu troszkę powymieniać, jeżeli jest opcja. Jeden pion więcej w takiej sytuacji, gdzie figury weszły tutaj w zasadzie w obóz przeciwnika, no to jest już katastrofa dla. Właśnie, oponenta. Wieża z D, na d8 z szachem, skoczek e8, i teraz następuje przepiękne posunięcie. Ja sobie zdaję sprawę, że to już wszyscy dostrzegają, że to jest pozycja wygrana dla białych, ale jednak jeszcze jest takie coś, takie, taka perełeczka w tej sytuacji, gdzie białe pokazują, kto tu naprawdę rządzi i dyktuje warunki. Moi drodzy, ruch, który stawia czarnych w zuchtwangu. Cuktrwank jest to takie zjawisko, gdzie co by, nie czarne, co by czarne w tej sytuacji nie zagrały, to będzie i tak źle. Jest to ruch B5. Bardzo nieprzyjemne dla przeciwnika posunięcie. E, I tak naprawdę nie widać, co tutaj już można zrobić. Tak, no. no. Koniec gry, no pokażcie mi jakieś dobre posunięcie dla czarnych, takich ruchów nie ma. Jak będzie h5, to go przyblokujemy i wyczekamy gościa. Wysuszyliśmy pozycję i jeszcze bardziej ją suszymy na maksa. Goniec zagrał na B7 w tej sytuacji. No, wymiana może by dawała szansę jeszcze na remis czarnym, więc aktywna wieża to jest złota wieża, moi drodzy. Goniec wybił na C6, Pionek wybił na C6. No i Tarasz złożył broń, poddał partię. I słusznie, nie ma co grać. Skoczek wprawdzie może zagrać tu, ale to też się wiąże z szybką przegraną. Wieża C8. Ten sam motyw, wieża C8 na F7, król G8, wieża C7 i wygrywamy. To samo by się działo oczywiście po skoczek G7. Dalibyśmy szacha. Jeżeli król idzie w tę stronę, zbijamy skoczka. Jeżeli król na G8, no to oczywiście wieża A7 i zbijamy wieżę. Tutaj przypominam, mamy szach. Moi drodzy, Akiba Rubinstein, zapamiętajmy to nazwisko. Przyjrzyjmy się bliżej, analizujmy partię. Jeżeli ktoś jest zainteresowany gambitem hetmańskim, a nawet jeśli nie. To ten Polak, wybitny polski szachista, uczy końcówek, uczy zrozumienia. Ja wiem, że się powtarzam, ale tak muszę, niestety. Taki mój urok. Dzięki serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się i powodzenia w analizach partii. Pozdrawiam, cześć.